W zakresie 3 czynników progi bezpieczeństwa zostały przekroczone i to wielokrotnie. Także sytuacja naszej planety, biosfery jest niestety alarmująca. Ten sygnał alarmowy Ziemia wysyła nam już od kilkudziesięciu lat. Mimo to ekologicznych zagrożeń wciąż przybywa. Niestety wszystkie badania naukowe dowodzą, że jest źle, a niestety jest coraz gorzej. Dotyczy to sytuacji i na lądach, i w morzach. W zasadzie w morzach jest jeszcze gorsza. Odnośnie mórz mówi się nawet o wymieraniu życia w morzach. Dlatego tak ważny jest zainaugurowany dziś w Zabrzu Tydzień Ziemi, bo postaw przyjaznych środowisku należy uczyć od najmłodszych lat. Temu właśnie służą organizowane przez zabrzeńskie szkoły oraz instytucje kultury warsztaty, konferencje czy spotkania z przyrodą. Dowiedzieliśmy się, że zwierzęta odstraszają, robią kamuflaż. Są też takie, które chcą się podobać samicom i robią między nami komunikację. Czy wy staracie się na co dzień dbać o ziemię? No staramy się jak najwięcej dbać o ziemię. Tylko, że niektórzy tego nie robią. Chodzą do lasu, a mają na przykład liczmy butelkę z piciem, a jak wypiją, zamiast wziąć i poczekać, aż wyjdą z lasu, to rzucają byle gdzie, a potem zwierzęta przez to mogą się źle czuć w lesie. Jak taka segregacja wygląda? No, 3 kosze. Jeden schodzi do plastiku, do metalu i to kartonu. 22 już Tydzień Ziemi odbywa się pod hasłem Wszystkie strony światła. Mamy 3 fantastyczne wystawy, na które zapraszam serdecznie, bo i Świat Zmysłów, przygotowany przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest takie małe w pigułce Centrum Nauki Kopernik, gdzie jest 49 stanowisk, każdy może sobie sam zrobić doświadczenia, bo każde stanowisko jest opisane, więc nie będzie żadnych trudności. Mamy wystawę pokonkursową prac nagrodzonych z 8 konkursów plastycznych, które przygotowaliśmy, ale również mamy wystawę fotograficzną przygotowaną przez Okręg Śląski Fotografów Przyrody. Z jednej strony edukacja, z drugiej szereg ekologicznych inwestycji. Zabrze od lat stawia na ekologię oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. To, że kończymy projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej, na której wydaliśmy tak ogromne pieniądze, w praktyce będzie oznaczał, że praktycznie na terenie Zabrza Bytomka w ogóle nie jest już zanieczyszczana. Może poza jakimiś pojedynczymi przypadkami. Wydajemy potężne pieniądze na rekultywację terenów poprzemysłowych. To jest prawie 200 hektarów terenu miasta. Proponujemy ludziom różnego rodzaju dopłaty do rozwiązań ekologicznych i widzimy, że coraz więcej mamy na terenie miasta solarów. W tej chwili będziemy się przyglądać, jak powstaje pierwsza farma fotowoltaiczna na terenie Zabrza, to także kolejny krok w stronę ekologii. Obchodzony 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto. Obchodzone jest od 1970 roku w 192 krajach świata.